Dzień dobry, oraz Bazyl Nowicki. Jesteś uczestnikiem turnieju? Tak. Powiedz, jak się podoba. Fajnie jest. Dużo gramy? No. Pierwszy raz jesteś na takim obozie? Nie. Janku, powiedz mi, jak oceniasz tegoroczny poziom obozu? Oj, powiem, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Uczestnicy też dopisali, frekwencja, mamy ponad 40 osób, przyjechało właśnie do Suwałk, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No dużo to takich nad technicznymi rzeczami pracowaliśmy, także myślę, że zawodnicy powinni wyjechać bardzo zadowoleni z obozu, dużo techniki. Troszkę przez te upały zrezygnowaliśmy z takich fizycznych ćwiczeń, właśnie dlatego, że jest jak jest. Ale tak, obóz idzie do biega niestety końca. Powiem szczerze, że bardzo byśmy chcieli za rok też zorganizować u Was tutaj, ponieważ Pan Bogdan bardzo pięknie nam pomaga. Na każdym kroku tutaj mile jesteśmy witani. No wiadomo, w Suwałkach, Suwałki i stolicą polskiego badmintona, także... Bardzo miło nam to słyszeć. Tak, czujemy się jak u siebie w domu. A powiedz mi, jak u Was z frekwencją na takich obozach? Czy często jest taka duża grupa, ponad 40-osobowa, czy raczej nie? No rekord mieliśmy na Majówce, było nas 70 osób prawie, w Rajgrozie też niedaleko zresztą, także lubimy Mazury. Ale tak zazwyczaj około 30-40 osób takie obozy z nami jeździ. Czy są to uczestnicy już grający wcześniej badmintona, czy przyjmujecie też takich amatorów, którzy przyjeżdżają pierwszy raz? No właśnie fajnie, bo mamy kilka osób, które pierwszy raz tak naprawdę wzięły rakietkę tutaj i od początku sobie uczymy. No, badminton jest takim sportem, gdzie można tak naprawdę w każdym wieku zacząć i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie fajnego w badmintonie. Czy jeżeli przyjdzie osoba, która grała wcześniej i ma nieprawidłowe zachowania takie, czy jesteście w stanie oduczyć? No właśnie cały czas nad tym pracujemy generalnie, o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają w własne obozy, nie tylko grają, a głównie właśnie ćwiczymy, trenujemy, także poprawiamy tę technikę i na tym właśnie wszystkim najbardziej zależy, także jak najbardziej tak. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Uczestnik Akademii Babingtona. Jakie wrażenia po obozie? No jest super, jeszcze się nie skończył, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. To jest mój pierwszy obóz tego rodzaju, więc jestem totalnie zajarany tym wszystkim, że nie mam na nic czasu, nie mam czasu nawet na myślenie, tylko wracam z treningu, piorę, jem, idę spać i potem powtórz. I tak przez 5 dni. Czyli obóz bardzo wyczerpujący. Obóz bardzo wyczerpujący, Suwałki też super miasto, jakby to odpowiem już na to pytanie, zanim zostanie zadane. Takie małe, niemieckie, zadbane miasteczko. Nic dziwnego, że nawet jacyś żołnierze przyjechali na 15, nie wiem, czy odbijać, czy świętować. Więc miejmy nadzieję. No i naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czy będziesz uczestniczył w kolejnych obozach, jeżeli takie będą? No myślę, że na pewno. Teraz jest taki pomysł, żeby z Akademią Badmintona pojechać do Wietnamu. No i myślę, że tam zetknięcie się z tymi prawie najlepszymi rakietami, a na pewno z tymi rakietami, będzie też super doświadczeniem. Czy wcześniej grałeś? Czy to jest jakby pierwsze zetknięcie z badmintonem? Gram od pół roku, w sensie no od stycznia, grudnia, więc to dopiero zupełne początki. Więc tutaj jestem ochrzaniany przez wszystkich, z którymi gram, że się za mało staram albo że robię coś źle. Więc spoko, jestem przyzwyczajony do zimnego chobu, więc jakoś nie wchodzi mi to bardzo na psychikę. Ale rozumiem, że pasja zostanie, sympatia do badmintona również i będziesz kontynuował. Oczywiście, że tak. W ogóle moja historia jest taka, że na pierwszym treningu zostałem ugrany przez 11-latka, więc wtedy uznałem, że to jest sport, który bardzo działa na ambicje i trzeba się odegrać. No, na razie nie mam okazji, ale może jeszcze go spotkam kiedyś. Powiem tak, każdy z nas na pewno gdzieś tam miał taki moment w swoim zawodowym, czy takiej przygodzie z badmintonem, że młodsze dzieci no niestety nas ogrywały, ale... Tak, przegrać z dzieckiem to jest rzeczywiście żaden dyshonor. To w końcu dzieci nadzieją narodu na przyszłość, jak mówił Jan Paweł II.
Także cóż, pozostaje mi życzyć udanej przygody z Babingtonem i wielu sukcesów. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak się nazywasz? Wiktor Turowski. Wolisz backhand czy forehand? Forehand. Ilu lat trenujesz badmintona? Trenowałem przez 9. Potem nie trenowałem przez następne 17. Czy pierwszy raz jesteś na takiego typu obozach? Tak. Podoba ci się tu? Tak. Ładna jest Suwalszczyzna? Jestem z Suwałk, więc mogę zareklamować. Bardzo ładna, wszystkich zapraszamy. Cześć Wiktorio. Cześć. Co tutaj robisz? Razem z Jankiem Ruzińskim prowadzimy Akademię Badmintona i naszych zawodników zabraliśmy do Suwałk na zgrupowanie sportowe. Celem jest wypoczynek, treningi, relaks i podziwianie Suwalszczyzny oczywiście. Dlaczego Suwałki? Suwałki, no po pierwsze, bo chcieliśmy odwiedzić hotel Loft, który od dawna chcieliśmy odwiedzić. Oprócz tego, wiemy, tutaj od dawna przyjaźnimy się z ekipą z Suwałk. Stwierdziliśmy, że to będzie fajna okazja, żeby się zintegrować. Jak się podobają Suwałki? No bardzo pięknie. No byliśmy i na Szelmencie, i tu jutro jest planowana wycieczka na Wigry. Wszędzie, no, gdzie się nie wyjedzie z Suwałk, to po prostu są jakieś atrakcje, piękne krajobrazy. No i jeszcze akurat wyjątkowo w tym roku pogoda wspaniała, bo mimo że ciepło, to jednak nie tak gorąco i upalnie jak w innych miastach. Jak się nazywasz? Aleksander. Od kiedy trenujesz badmintona? Od 2 lat. Wolisz backhand czy forehand? Forehand. Często trenujesz? Często. Czy pierwszy raz jesteś na takiego typu obozach? Drugi raz. Więc już kiedyś byłeś. Czy czegoś się w tym roku nauczyłeś? Tak. Czego? Serwowania, smeczów i tych burhendu i farhendu. No. Grałeś już mecz? Grałem. Wygrałeś? Wygrałem. Którego trenera najbardziej lubisz? Janka. Dziękuję bardzo. Cześć, jak się nazywasz? Magda. A co tutaj robisz? Lubię grać w badmintona, więc z rodzicami przyjechałam na obóz, no i gram. A skąd przyjechaliście? Z Warszawy. I jak się podoba? Jest bardzo fajnie. Pierwszy raz na takim obozie? Nie, drugi. A ogólnie trenujesz badmintona na co dzień, czy tylko
To jest pierwszy twój obóz? To jest mój drugi obóz badmintona, trenuję z tatą, tak w weekendy, a tak to czasem gram z Robertem Mateusiakiem. Super, pogratulować takiego partnera. Dziękuję. Czy będziesz częściej przyjeżdżała do nas na takie obozy? Myślę, że jak będą organizowane, to tak. A podoba się w Suwałkach? Są bardzo piękne, nigdy tutaj nie byłam i bardzo mi się podoba. Zwiedzaliście troszeczkę miasto? Nie mieliśmy zbyt czasu, bo treningi 2 godziny, tak na 4 godziny dziennie, dwa razy po 2 godziny to tak dużo, więc nie ma czasu, ale jak się przyjeżdża, to widać, że są piękne i tak ładnie zrobione. A co najbardziej tobie się spodobało w Suwałkach? Bardzo mi się podobają te takie parki, takie na środkach ulic, one są takie bardzo ładne i zadbane. Widać, że dużo pracy było w nie włożone. Super, dziękuję bardzo. Radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.